Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Święty Józef, wzór dla ludzi pracy. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 19 marca 2003 roku. Obchodzimy dzisiaj uroczystość świętego Józefa, oblubieńca Maryi. W Piśmie Świętym ukazany jest on jako ojciec Jezusa, gotowy urzeczywistniać Boże zamiary, nawet jeżeli po ludzku nie można ich pojąć. Jemu to, synowi Dawida, Bóg Ojciec oddaje w opiekę odwieczne Słowo, które stało się człowiekiem w łonie Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego. Ewangelia nazywa świętego Józefa człowiekiem sprawiedliwym i dla wszystkich wiernych stanowi on wzór życia w wierze. Słowo sprawiedliwy odnosi się do jego nieskazitelnej postawy moralnej, szczerego przywiązania do prawa oraz do całkowitego otwarcia się na wolę Ojca Niebieskiego. Nawet w chwilach trudnych, a niekiedy dramatycznych, pokorny cieśla z Nazaretu nigdy nie próbuje kwestionować Bożego planu. Oczekuje na wezwanie z wysoka i milcząco okazuje szacunek tajemnicy, pozwalając, by Pan nim kierował. Po otrzymaniu zadania wypełnia je ulegle i w sposób odpowiedzialny. Pilnie słucha anioła, który mówi mu, by przyjął do siebie dziewicę z Nazaretu jako małżonkę, a także podczas ucieczki do Egiptu i powrotu do Izraela. W niewielu, ale wymownych słowach ewangeliści opisują go jako troskliwego opiekuna Jezusa, bacznego i wiernego oblubieńca, kierującego życiem rodziny w niezmiennej postawie służby. Pismo Święte nie mówi o nim nic więcej, ale to milczenie oddaje w pełni styl jego posłannictwa, życia spędzonego w szarej codzienności, z wielką wiarą w opatrzność. Święty Józef musiał utrzymywać rodzinę codzienną, ciężką pracą własnych rąk. Słusznie więc Kościół ukazuje go jako patrona ludzi pracy. Dzisiejsza uroczystość stanowi zatem okazję sprzyjającą refleksji nad ważną rolą pracy w życiu człowieka, rodziny oraz wspólnoty. Człowiek jest podmiotem oraz głównym wykonawcą pracy, i w świetle tej prawdy można dobrze pojąć zasadniczy związek istniejący pomiędzy osobą, pracą i społeczeństwem. Ludzka działalność, przypomina II Sobór Watykański, pochodzi od człowieka i jest ukierunkowana na człowieka. Zgodnie z planem i wolą Bożą powinna ona służyć rzeczywistemu dobru ludzkości i pozwalać człowiekowi jako jednostce i jako członkowi społeczności na rozwijanie i wypełnianie jego integralnego powołania. Aby wypełnić to zadanie, trzeba pogłębiać rzetelną duchowość ludzkiej pracy, mocno zakorzenioną w Ewangelii pracy, a wierzący są powołani do głoszenia i świadczenia o chrześcijańskim znaczeniu pracy pośród swych rozlicznych zajęć. Święty Józef, tak wielki, a zarazem tak pokorny święty, niech będzie wzorem dla chrześcijańskich pracowników, którzy uciekają się do jego wstawiennictwa w każdej sytuacji. Troskliwej pieczy opiekuna świętej rodziny z Nazaretu chciałbym dziś powierzyć młodych ludzi przygotowujących się do zawodu, który będą wykonywać w przyszłości, bezrobotnych i cierpiących z powodu kryzysu na rynku pracy, rodziny oraz cały świat pracy i jego oczekiwania, wyzwania, problemy i perspektywy. Niechaj święty Józef, patron całego Kościoła, czuwa nad wspólnotą kościelną, a jako człowiek pokoju, niech wyprosi dla całej ludzkości bezcenny dar zgody i pokoju, zwłaszcza dla narodów, którym teraz grozi wybuch wojny. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo ed in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis odie, e dimitte nobis de vita nostra, sicut et nostri vittimus, de vittoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a mal.